nie odbiera. Kiedy ostatnio rozmawialiście? Przedwczoraj, po waszym spotkaniu. Coś ci powiedział? Że ma jakieś sprawy do ogarnięcia u rodziców, więc nie może się spotkać. Ogólnie był jakiś przygnębiony, przestał do mnie odbierać telefony. Wczoraj też nie odbierał, ale za to napisał mi wiadomość, że widział moje zdjęcie, jak się całujemy z Robertem. Próbowałam mu wytłumaczyć, że po prostu wszyscy się dobrze bawiliśmy na tej imprezie. No, wydawało mi się, że przyjął to dobrze. Mogłaś mi po prostu powiedzieć, że on to zdjęcie zobaczył. Przepraszam. Mam dużo na głowie. No, w firmie, w domu, wszędzie. No, zapomniałam o tym. Przepraszam cię, naprawdę. Czekaj, napisał coś do mnie? Co? Że nie mamy o czym gadać. Super. Co jest, bo ja mam w harmonogramie jakiś odcinek o antykoncepcji, a go nie było. Ja go wpisałam. No dobra, ale my już robiliśmy sporo odcinków na ten temat i może byśmy po prostu poczekali z kolejnym? Ale nigdy nie robiliście odcinka o antykoncepcji naturalnej. Obejrzałam stare odcinki, nie ma w nich mowy o kalendarzyku. Bez przesady, często mówiliśmy o obserwacji własnego ciała, czy że obserwacja cyklu jest okej. Ale nie w tym kontekście. Zresztą ciebie temat i tak nie dotyczy. Bo? Bo ani ty, ani twój chłopak nie zajdziecie w ciążę. W każdym razie, myślę, że bardzo ważne jest podkreślenie, że metoda naturalna jest super, bo angażuje, zbliża oboje partnerów, pobudza ich apetyt na siebie, gdy czekają na dni niepłodne. Apetyt? No tak, nic tak nie pobudza apetytu, jak zbliżające się dni niepłodne, kiedy ma się mniejszą ochotę na seks. Coś za coś, jeśli chce się stosować antykoncepcję naturalną. No, wciąż nie bardzo. Zdajesz sobie sprawę z tego, że w trakcie miesiączki, kiedy uprawiasz seks, też możesz zajść w ciążę? No tak, pewnie tego nawet nie doczytałaś, nie? Poza tym nie jest to metoda polecana młodym ludziom, którzy mają nieregularny tryb życia. I ciąża to jedno, ale bez gumki możesz się napawić infekcji. No właśnie. Wy mówicie o problemach rozwiązłych ludzi. Na kanale jedyne co to zachęcacie do seksu. Zamiast edukować, promujecie ryzykowne zachowania. My promujemy? To, co ty proponujesz, jest ryzykowne i nieodpowiedzialne! Ale niech to zostanie między nami. Okej. Chodzi o to, że Sandra nie może być taka dla Ani. Tylko, że to Anka przegina. W ogóle co ona tu robi? Ma jakąś misję pokazania nam, że to, co my robimy, jest bez sensu? Nie dałoby się jej przenieść do innego działu? Michał, nie dałoby się. Prezes uważa, że po pierwsze, powinna się ona usamodzielnić, a poza tym dobrze wam zrobi jakaś nowa perspektywa. Proszę. Borys czeka na ciebie przed biurem. No to jak to coś ważnego, to niech zadzwoni. No właśnie, mówi, że ma coś z telefonem. Dobrze, przyprowadź go tutaj. Wszystko okej? Tak, a dziewczyny powinny się pogodzić, bo to źle wpływa na pracę całego zespołu. Przepraszam. Nie zrobiłam tego specjalnie. Przecież nie chciałam tego zrobić. No może ci pomogę? To była moja ulubiona. Dostałam od chłopaka. A on cię przeprowadził z tobą tutaj? Jeszcze nie. Jest w ostatniej klasie technikum wino w Wrocławiu. Pewnie ci go brakuje, co? Jeszcze jak. Ale mówiliśmy się, że od razu jak skończy szkołę, to przeprowadzi się do mnie do Warszawy. Wiesz, znajdziemy jakiś pokój, zanim pójdzie na studia, to zacznie gdzieś pracować dorywczo. No i potem, na jakimś drugim roku może, zamieszkamy razem. Chyba lubisz planować. Lubię, jak wszystko jest poukładane i idzie zgodnie z planem. No to tak jak ja. Ale słuchaj, mój Artur to w ogóle taki nie jest. Ja mam codziennie na przykład obliczone posiłki, wiesz, węgle, tłuszcze, białka, a on jak robi jedzenie, w ogóle niczego nie sprawdza, nie waży, totalnie nic nie robi. To mój jest identyczny. Się dobrałyśmy. Dobra, pomogę ci, okej? Okay? Czekaj. Aż tutaj nie mogę znaleźć, co tutaj będzie w środku. Jak można zgubić klucze? Przecież nie zarobiłem tego specjalnie. A szukałeś ich chociaż? Może są gdzieś w szkole? Woźna powiedziała, że jak znajdzie, to do ciebie zadzwonię. Do mnie? Dlaczego do mnie? Bo zalałem telefon i nie zawsze działa. Nie, no ja nie wytrzymam. No ale przecież nic takiego się nie stało. Nikt nie wie, że tam te klucze są do ciebie. No i mogłabyś mi pożyczyć swoje? Moje? A jak ty zgubisz? No to wejdziemy przez balkon. Przepraszam. Dobra, dam ci te klucze, ale jak je zgubisz, to nie ręczę za siebie. Nie wiem, dlaczego od razu tak zakładasz.
Widzisz, sama nie możesz ich znaleźć. Trzymaj i zmykaj stąd. Dzięki. A do ciebie mam sprawę. Zmykaj, powiedziałam. Dobra, idę. Narka. Obiad masz w lodówce. Dzięki. Ja nie wytrzymam z tym chłopakiem. Co jest z nim nie tak? Może za bardzo mu matkujesz? Nawet trochę brzmisz jak matka. A co ja mam zrobić, jak on jest taki nieogarnięty? Może zacznij traktować go jak dorosłego, który ogarnia? To zacznie. Klient przysłał do pokazania. Super cienkie i nielateksowe. Okej. Okay. A wiadomo w końcu, o czym robi odcinek? Ania z Sandrą mają przygotować jakąś propozycję, więc czuję, że wyjdzie z tego niezłe kombo. Coś mówiłeś wcześniej, że macie jakieś kłopoty z Alex. To co się dzieje? No wiesz, no właściwie też nie ma kłopotu. Jest, nareszcie. Daniel napisał, że chce się spotkać, to poszedłbym do domu się przygotować, okej? Ja lubię. A dzięki wielkie, do zobaczenia. No! I powiedziała mi, że odczuła presję, że czuje się zagubiona i że nie chce mnie w to wciągać. No więc, skoro odczuwa taką presję, to może nie warto robić tak, żeby odczuwała jeszcze większą? Wiem, ja już nie będę niczego namawiał. Ale w ogóle, jak się z tym czujesz? Co trochę dziwnie, ale czuję, że zrobiłem wszystko, co mogłem i nie chcę do tego wracać. Mam mądrego syna. Teraz zaczyna się mój czas, rozkręcanie imprez, DJ-ka i randeczki. No synek, tylko pamiętaj, wszystko z głową. Wiem, mamo, o to nie musisz się martwić. Nie trzeba było. No, wiem, jak bardzo je lubisz. Już się bałem, że się w ogóle nie odezwiesz. No, szczerze to nie miałem ochoty z tobą rozmawiać. Słuchaj, ja naprawdę bardzo przepraszam, ale to Robert mnie pocałował. Nie wiem, co sobie wtedy pomyślał. Michał, ale ja pytałem cię, czy między wami jest jakiś kwas. Nie chciałem cię w to wciągać. I dlatego mnie okłamałeś? Nie no, po prostu uznałem, że to nie jest istotne. Nieistotne? Ja dopytywałem, a ty udawałeś, że wszystko jest w porządku. Naprawdę musimy to roztrząsać. Mnie naprawdę nic z nim nie łączy. Michał, ale mnie nie interesuje twoja relacja z Robertem, tylko twoja relacja ze mną. A dopóki nie zrozumiesz, co zrobiłeś nie tak, to możesz te czekoladki dać Robertowi.